dobra wizja i dobry dźwięk. Dzień dobry. Potrzebuję jakiegoś feedbacku, czy wszystko widać i słychać. O, ekstra. Dobrze. Super. No to w takim razie witam na piątym i ostatnim naszym webinarium. Dzisiaj ja się nazywam Ania Stokowska i koordynuję w Centrum Cyfrowym projekty związane z otwartą edukacją. Czat będzie kontrolowała Ewa Majdecka, więc postaramy się jakoś tym zarządzić, bo dzisiaj mam nadzieję będzie troszeczkę bardziej interaktywnie. Spróbujemy też użyć nowej funkcjonalności webinarium, czyli spróbujemy oddać Państwu głos mikrofonem, ale nie wiem, czy to się uda, więc zobaczymy. Proszę o wyrozumiałość dzisiaj technologiczną. Na czacie też można się komunikować z nami, jak zwykle, i spróbujemy też to zrobić audio. Dobrze, to jak powoli będą jeszcze pojawiać się nowe osoby, to ja powiem w tym czasie, co spróbujemy dzisiaj zrobić. Na poprzednich webinariach zdobywali Państwo bardzo praktyczną wiedzę, którą zaadaptowali Państwo w pracach domowych. Czyli jak wyszukiwać, jak oznaczać, jak zmieniać, jak publikować otwarte zasoby. Dzisiaj zastanowimy się przez chwilę, wspólnie mam nadzieję, do czego to się właściwie może przydać praktycznie. To znaczy, czy to w ogóle coś rozwiązuje w Państwa pracy? A jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to dlaczego? I które z tych aspektów Państwo w ogóle postrzegają jako przydatne? Wykonałam też tutaj taką... cicho, czy głośno. Dobra. Sprawdzamy głośność. Daję głośno. Czy teraz jest lepiej? Podgłośniłam, podgłośniłam na maksa, więc dobrze. Więc wykonałam też taką pracę trochę jakby za Państwa w przeglądzie tych prac domowych. Wiem, że Państwo wszyscy mają dostęp do tych dokumentów, więc każdy jakby może obejrzeć pracę pozostałych uczestników, ale ja zajrzałam przez nie i wybrałam trochę rzeczy pokazać. O, przeleciałam za daleko. O, małe literki, proszę mi wybaczyć. Chciałam tylko ilustracyjnie. Pokazałam te przykłady z prac domowych. Z pierwszej i drugiej pracy domowej na następnym slajdzie będzie druga praca. I chciałam pokazać sposoby, które Państwo sami pokazali. Już, przepraszam, coś mnie rozłączyło. Chciałam pokazać sposoby na podstawie Państwa pomysłów wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych. I naprawdę muszę przyznać, że chyba wyczerpałam Państwa w swoich pracach wszystkie możliwe, a przynajmniej jakby większość takich, których ja znam, sposobów wykorzystania tych zasobów. I to były filmy. Pojawiało się kilka propozycji. Tu mamy w pierwszej propozycji film. Pojawiało się kilka takich wpisów, gdzie mówili Państwo o wykorzystaniu filmów. Czyli filmów zarówno jako ilustracji do jakiegoś wykładu, zarówno jako prac domowych. Pojawiały się propozycje wykorzystania filmów i zmiany filmu w ten sposób, że robi się własne tłumaczenie albo robi się własne napisy. Jakby to wszystko jest jednym z takich, powiedziałabym, głównych sposobów wykorzystania rzeczywiście takich otwartych zasobów filmowych. Przypominam też o niewyczerpanym zasobie Khan Academy. Nie pamiętam, czy Karolina na pewno mówiła o tym.
Khan Academy, czyli model odwróconej lekcji. Wykorzystanie filmów w ten sposób, że zadaje się studentom, uczniom film do obejrzenia w domu i potem dopiero omawia się ćwiczenie. Więc filmy to jest jeden sposób wykorzystywania otwartych zasobów, o których Państwo pisali. Gry. Gry, czyli drugi sposób. Tam pojawiła się gra Trzęsienie danych, która została wydana przez Fundację Panoptykon. To jest gra na temat bezpieczeństwa i prywatności w sieci. Jest dostępna rzeczywiście jako otwarty zasób. Można ją zmieniać, modyfikować, można używać dowolnie. Takich gier jest więcej w internecie, natomiast też oczywiście można tworzyć własne gry z dostępnych materiałów, z dostępnych grafik, z dostępnych scenariuszy. Jest bardzo wiele scenariuszy edukacyjnych dostępnych, w których można znaleźć takie jakby pomysły na zrobienie własnych gier. Kojarzę również jeden wpis z pracy domowej któregoś z Państwa, gdzie była propozycja zadania pracy domowej w formie stworzenia gry. To jest też super pomysł. I takie gry potem można udostępniać też na otwartych licencjach. Oczywiście zdjęcia to jeden z najbardziej popularnych, rozumiem, zasobów i jeden z najbardziej wykorzystywanych zasobów otwartych. Zdjęcia, które możemy użyć w prezentacjach, na blogach, na stronach internetowych, ilustrując wykłady. Używanie zdjęć na otwartych licencjach sprawi, że możemy po prostu taki wykład czy taką prezentację spokojnie publikować w internecie i nie martwić się już o prawa autorskie. Więc pojawiło się też trochę takich pomysłów. I oczywiście czasopisma. Tutaj też jakby częściowo wchodzimy trochę w temat open access, czyli zagadnień publikowania otwartego w czasopismach naukowych. To jest jakby cały duży osobny temat, który może będziemy mieli okazję jeszcze zgłębić na innym kursie. Ale korzystanie rzeczywiście z wyszukiwania czasopism, które są otwarte, korzystanie z ich artykułów, to jest prawdopodobnie w pracy akademickiej dla Państwa jeden z takich głównych źródeł. I tam możemy oczywiście znajdować otwarte artykuły, z których możemy korzystać, przerabiać je, proponować studentom przerabianie ich i to także jest doskonały zasób. Całe publikacje. Tutaj zaproponowana jest publikacja z Centrum Cyfrowego, przewodnik internetowy, który ktoś z Państwa zaproponował wykorzystanie jego elementów do prezentacji przygotowywanych dla studentów i to jest też super pomysł. Czyli bierzemy całą publikację, która jest otwarta i wykorzystujemy jej fragmenty albo do prowadzenia wykładu, albo do prezentacji czy stworzenia materiałów. Pojawiła się też propozycja korzystania ze Scholarisa. To jest jeden z większych portali, na których publikowane są materiały dla nauczycieli. Ze Scholarisem tutaj przypominam, że trzeba trochę ostrożnie. Scholaris ma ten haczyk, że oni w regulaminie mają napisane, że publikując na ich stronach przekazuje się wszystkie prawa operatorowi portalu, czyli ORE. I wyjątkiem jest to, jeżeli autor sam jakby zaznaczy, że życzy sobie inaczej. To znaczy, jeżeli w materiale znalezionym na Scholarisie nie ma wyraźnie zaznaczonego, że jest on na otwartej licencji, to nie jest. To znaczy, że prawa do niego ma Ośrodek Rozwoju Edukacji. Więc ze Scholarisem trzeba ostrożnie, trzeba patrzeć na każdy materiał z osobna. No i jeszcze oczywiście otwarte, gotowe scenariusze. Edukacja medialna edu.pl to jest doskonałe źródło gotowych scenariuszy do edukacji medialnej. Tam są głównie scenariusze do edukacji szkolnej, ale naprawdę wspaniałe materiały, z których można korzystać i wykorzystywać jako gotowe scenariusze. Więc mamy jakby tutaj na tym przykładzie tych prac domowych widać, że okazują się konkretne bardzo wykorzystania materiałów. Dodałabym jeszcze do tego audio,
czyli możemy wykorzystywać dźwięki, muzykę, piosenki, ale to powiedziałabym, że to możemy zawrzeć w wykorzystywaniu filmów. I to są takie sposoby wykorzystywania otwartych zasobów. Nie zagłębiam się tutaj w źródła, bo to omawiali Państwo z Karoliną. Teraz mam nadzieję, że mi się otworzy następny slajd. O, jest. I druga praca, która polegała na tym, żeby go zmodyfikować. I tutaj zaczęło się naprawdę interesująco, bo znaleźć źródło i je wykorzystać to jest jedno, ale zmienić to jest zupełnie inna sprawa. Na marginesie powiem Państwu, że tak jak rozmawiamy z nauczycielami, prowadzimy trochę badań wśród nauczycieli, którzy uczą w szkołach, wychodzi nam, że właściwie prawie wszyscy coś zmieniają w zasobach, które znajdują. To znaczy, że jakby taka praktyka, że coś zmienię, coś poprawię, coś dodam od siebie, coś utnę, jest bardzo powszechna. I to są takie drobne zmiany, które Państwo jakby też pewnie w swojej pracy robią, które tak jakby nie są takim całkowitym remiksem. Drugi właśnie sposób zmieniania materiałów to jest jakby albo całkowity remiks, albo czyli zebranie kilku materiałów w jeden, zrobienie jakby zupełnie nowej, twórczej pracy. To wymaga więcej namysłu, więcej pracy i jasno określonych celów chcemy osiągnąć też. W każdym razie jakby to są troszeczkę dwie różne rzeczy. Z naszego doświadczenia wynika, że remiksy są tworzone przez nauczycieli i udostępniane znacznie rzadziej. Natomiast takie zwykłe adaptacje, niewielkie zmiany, przepraszam, robią prawie wszyscy. I teraz jakie to mogą być zmiany? Jeden wpis mówił o tym, że któreś z Państwa napisało, że wykorzysta zasób z udostępnionym filmem. Tak jak ja to rozumiem, że jakby skracając go, czy dostosowując do tego, żeby zdążyć w 45 minut. Czyli to jest jakby właśnie taki sposób dostosowania do swoich warunków danego materiału. Były także propozycje wykorzystywania jednego rozdziału książki. Mamy portal otwórzksiążkę.pl i wykorzystanie jednego rozdziału. I tutaj jedno z Państwa, które zamieściło tą propozycję, napisało, że wykorzysta tematy lekcji w kursie e-learningowym. Więc jakby zainspirowanie się tematami, wykorzystanie jednego rozdziału jakiejś publikacji i modyfikacja pod kątem swojego kursu czy swojej lekcji, jak najbardziej na miejscu, bardzo fajny pomysł. Było kilka takich, gdzie postanowili Państwo zmienić tylko jeden rysunek, jedną ilustrację, jedną grafikę, jedno zdjęcie na swoje potrzeby. I to jest naprawdę wspaniały przykład tego, po co są grafiki umieszczane na licencjach Creative Commons. Ktoś z Państwa napisał, przetłumaczę wykres oraz poprawię wartości. Skala wartości była porównywalna z drugą skalą. Teraz słychać? Z jakiegoś powodu od czasu do czasu Państwu ginę, ale kontroluję to. Widzę, jak znikam, to przestaję mówić i wracam. W każdym razie to jest super, to znaczy bierzemy grafikę i dostosowujemy ją do własnych potrzeb i ulepszamy, jeżeli uważamy, że nie jest wystarczająco dobra, że czegoś jej brakuje. W ogóle nie musimy się przejmować też ochroną prawną autorską, jeżeli chcemy dalej udostępniać potem na przykład tę grafikę. Super pomysł też z dodawaniem tekstu, opisów. Tutaj przykład akurat przekleiłam dotyczący rysunku neuronu. Ktoś z Państwa, kto zaplanował taką modyfikację, stwierdził, że znaleziony obrazek nie
do końca pasuje do tego, co chcę powiedzieć, i można no po prostu dostosować grafikę do tego, co chce się przekazać. Kolejny przykład zmiany to jest udostępnienie materiału jako materiału dodatkowego do ćwiczeń, który będzie stanowił około 30% treści utworu oryginalnego. I tłumaczenie. Tłumaczenia są też bardzo, bardzo popularnym i bardzo powszechnym sposobem używania otwartych treści edukacyjnych. One się nazywają czasami lokalizacjami, czyli jeżeli tłumaczymy coś albo dodajemy kontekst lokalny, to nazywa się lokalizacja. To jest trochę kalka z angielskiego. Wydaje mi się, że po polsku nie ma lepszego tłumaczenia. W każdym razie, jeżeli trafią Państwo na taki termin, to oznacza on właśnie tłumaczenie albo na przykład zmianę linków na takie, które są w naszym języku albo w naszym kraju. Jeżeli napotkamy w jakimś scenariuszu na przykład linki do wersji amerykańskich. Natomiast ten przykład jeszcze wzbudził moją sympatię, ponieważ motywacje autorki były czysto estetyczne w części, ponieważ napisała Comic Sansowi, mówimy zdecydowanie nie. Bardzo się zgadzam, Comic Sansowi mówimy nie. I ta czcionka rzeczywiście już jakiś czas temu wyszła z użycia i jeżeli fantastyczne jest to, że jeżeli pojawi się w jakimś materiale czcionka, której nie lubimy z jakiegoś powodu, nie podoba nam się albo kolor, albo kształt, albo coś, co ja na przykład nie lubię niebieskiego, mogłabym zmienić tą prezentację najchętniej na taką, która nie ma niebieskiego, ale jakby też względy estetyczne są jak najbardziej dobrym motywem do tego, żeby zmieniać materiały. No i pojawiają się również propozycje skorzystania z fragmentów kursów internetowych. Tutaj akurat OpenAGH to jest platforma, którą zajmuje się Karolina, która prowadziła dwa poprzednie webinaria na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. I osoba, która napisała taką pracę domową, napisała, że wykorzystałaby pytania testowe do własnego kolokwium, modyfikując ich treść i dodając nowe. I to jest świetne. Możemy się inspirować tym, co znajdziemy i dodawać do tego nowe treści i zmieniając to, co zastaniemy. No więc teraz zastanówmy się nad korzyściami skorzystania z otwartych zasobów. I tutaj już bym chciała Państwa też poprosić o refleksje, jakie Państwo mieli podczas robienia tych prac domowych. To znaczy, czy jest tak, że rzeczywiście to była tylko praca dla pracy, to znaczy, czy to było trochę sztuka dla sztuki zrobienie tego. Czy rzeczywiście robiąc te prace domowe, mieli Państwo poczucie, że to się naprawdę może do czegoś przydać, że to rzeczywiście coś zmienia w Państwu pracy. Proszę się spokojnie nad tym zastanowić. Ja zaraz spróbuję przełączyć tryb prezentacji na tryb dyskusji. Mogą Państwo teraz już pisać, a ja powiem o 6 punktach, które mi przyszły do głowy, jak przygotowywałam tą prezentację. To znaczy o takich 6 korzyściach, o których my mówimy, jak mówimy o otwartych zasobach. Pierwszy to jest brak ograniczeń co do miejsca i czasu i zasobów, dodałabym, finansowych. To znaczy, że tak naprawdę możemy z tych zasobów korzystać wszędzie i przez to, że one najczęściej są dostępne w internecie. Właściwie tylko internet jest jedynym zasobem takim jakby twardym, powiedziałabym, które potrzebujemy. Jeżeli na przykład chodzi o filmy, podcasty, nagrania audio, możemy je najczęściej oprócz powiedzmy webinariów, właściwie w każdej chwili oglądać. Nie ma tutaj kompletnie ograniczenia co do czasu. Drugi punkt to jest nieustanny przerost wiedzy i materiałów. Tego jest coraz więcej. Możemy sami się dokładać do tej wielkiej, do tego wielkiego zbioru, ale jakby cały czas możemy czerpać z tego, co tworzą inni. To znaczy, że jakby ciągle powstają materiały w dziedzinach bardzo wąskich, ale też i szerokich, tymi, którymi się zajmujemy. Czyli jakby tego jest coraz więcej i to nie, o tym się nie tylko dotyczy OZE, to nie jest jakby charakterystyczne wyłącznie dla otwartych zasobów.
Niemniej jednak jest ich coraz więcej po to, żebyśmy mogli z nich korzystać. Możliwość ciągłej aktualizacji to jest chyba jeden z argumentów, które pojawia się najczęściej. To znaczy, że ponieważ każdy może edytować te materiały, one po prostu jest większa szansa, że nie stracą na aktualności. Najlepszym przykładem oczywiście jest Wikipedia. To znaczy, jeżeli mamy jakieś wydarzenie, przychodzi mi do głowy na przykład ostatnia katastrofa samolotu Germanwings. Informacja na Wikipedii o tej katastrofie znalazła się chyba kilka minut dosłownie po katastrofie, po doniesieniach medialnych i jest jakby cały czas aktualizowana. I to są tak jakby tego typu rzeczy. To, że możemy ciągle to aktualizować, jest niewątpliwie zaletą. Możemy wspólnie pracować nad dokumentami. To znaczy, że jeżeli my coś poprawimy, możemy to odesłać z powrotem do autora i vice versa. Jeżeli ktoś poprawi jakiś nasz zasób, może nam to z powrotem odesłać, pokazać. To jakby jest rodzaj takiej wspólnej pracy. Niesamowicie widoczne to jest w środowisku programistów komputerowych i ludzi, którzy zajmują się programowaniem i IT, ponieważ oni nieustannie wymieniają się kodem. I to jest jednym z powodów, dla których te kody się wspaniale rozwijają. To znaczy, jeden z nich zrobi jakiś kawałek, odsyła gdzieś, gdzie ten kawałek pasuje i on się staje częścią większej całości, która tworzy jakąś wartość dodaną do całego systemu. Więc jakby to jest taki przykład, gdzie praca wspólna tak jakby popycha sprawy naprzód. Mi się marzy też taka sytuacja w edukacji. Legalność zasobów, no to jest też rzecz, o której Państwo szczególnie z Kamilem rozmawiali. Niewątpliwą wartością otwartych zasobów jest to, że nie musimy się przejmować tak bardzo prawem autorskim, musimy tylko pamiętać, żeby zawsze, bez względu na wszystko, podawać autora, ale jednak tutaj jakby kwestie prawne są w zasadzie rozwiązane. Staramy się też podkreślać, że używanie otwartych zasobów naprawdę przyczynia się do zwiększenia prestiżu organizacji i instytucji, w których to jest używane. To znaczy, że to jest modne, to jest aktualne i warto zawsze podkreślać. Wydaje mi się, że im więcej uczelnie czy szkoły no, podkreślały to, że korzystają z otwartych zasobów, tym tak jakby też lepiej dla ich wizerunku. No i jest coś takiego, że wszystkie te zalety właściwie są równocześnie wyzwaniami, z którymi się musimy mierzyć. To znaczy, że to nie jest każda, ta moneta ma jakby drugą stronę. Bo po drugiej stronie nieustannego przyrostu wiedzy i materiałów jest troska, czy nie jest ich przypadkiem za dużo i czy się kiedykolwiek z tego odgrzebiemy. I czy nie jest tak, że wyszukiwanie jest bardzo trudne. I czy nie jest tak, że rozproszenie tych materiałów utrudnia nam pracę albo uniemożliwia dotarcie do niektórych materiałów, jeżeli nie mamy wystarczającej wiedzy. Spojrzę tutaj na pytanie. Inspiracje bezpośrednie czy pośrednie inspiracje? Czy swoboda i możliwość wyrazu? Ach, to nie do mnie, to do pani Ani w moderacji. Dobrze. Więc nieustanny przyrost wiedzy i materiałów ma też drugą swoją stronę. Tak samo jest z możliwością ciągłej aktualizacji. Czy w takim razie dzieło w ogóle kiedykolwiek jest skończone? Czy możemy uznać, że coś jest skończone? Czy powinniśmy się raczej przyzwyczaić do tej sytuacji, że rzeczy są jakby w nieustannym obiegu i remiksie czasami? Że materiały są nieustannie przerabiane i właściwie nigdy nie stanowią do końca skończonej całości? A raczej, czy są jakby jakieś różne całości, które po sobie następują? Na przykład, jeżeli chcemy aktualizować całe publikacje, powiedzmy. Możliwość pracy wspólnej także ma swoją ciemniejszą stronę, bo musimy sobie zadawać ciągle pytanie, jak uniknąć chaosu, jak zarządzać tymi kopiami, jak sprawić, żeby różna praca różnych ludzi tak naprawdę przyczyniła się do tego, żeby całość wyszła lepiej, a nie do tego, żeby istniało gdzieś tam bardzo dużo kopii, które na przykład mogą do siebie nie przystawać. Więc takie zarządzanie chaosem, czy zarządzanie pracą grupową czasami, jeżeli pracujemy na otwartych dokumentach wspólnie, nawet w zamkniętej grupie współpracowników, jakby to też jest jakieś wyzwanie i to jest też
nowy styl trochę pracy, którego musimy się nauczyć. Legalność zasobów, tak, pod warunkiem, że jesteśmy wyedukowani. Znaczy pod warunkiem, że jest jakaś wiedza na ten temat. Nie tylko o otwartych licencjach, ale w ogóle o prawie autorskim. Bo nawet jeżeli nie promujemy w swoich środowiskach konkretnie otwartych zasobów, to powinniśmy mówić o prawie autorskim, tak, że ono istnieje i że ono narzuca pewne ograniczenia. Nowoczesne i prestiżowe instytucje. Tutaj się zastanawiałam, czy jest jakieś wyzwanie po tej stronie, ale jest, bo to oznacza czasami nowe modele finansowania. Bardzo często, jak opowiadamy o otwartych zasobach, ludzie się pytają, czy to jest wszystko za darmo. Czy ludzie tworzą za darmo? Otóż nie, oczywiście, że ludzie nie tworzą za darmo. Czasami tak, czasami to po prostu są materiały, które są tworzone w ramach na przykład grantów unijnych albo grantów pochodzących z środków publicznych. Powstają też komercyjne modele finansowania otwartych zasobów edukacyjnych. Tak czy inaczej, jakby wchodzą różne nowe wyzwania, które są z tym związane. Z tym, jak instytucja mogłaby sobie poradzić z tym, że tworzy otwarte zasoby, wypuszcza je i nie sprzedaje. Tylko na przykład udostępnia na otwartych licencjach. Więc to są takie luźne myśli, które mi przyszły na ten temat do głowy. Teraz spróbuję oddać Państwu głos. Gdyby ktoś z Państwa chciał zadać głos, to włączam tryb zadawania pytań. I wydaje mi się, że gdzieś powinna się Państwu pojawić taka rączka, którą trzeba nacisnąć, jeżeli chciałoby się zgłosić chęć zabrania głosu. Czyli jeżeli Państwo zobaczą gdzieś na swoim panelu napis chcę zabrać głos i chcą Państwo zabrać głos, to bardzo zachęcam. Oddaję Państwu minutę na tą decyzję, a ja zajrzę do czatu, co przegapiłam. Bo widzę, że tutaj bardzo, bardzo rozgorzała dyskusja. Tak, piszą Państwo, że to jest oszczędność czasu. Też widzę, że są takie głosy. Nie, proszę się nie bać zabierać głosu. Jeżeli się coś zepsuje, to będziemy naprawiać. Na pewno sobie poradzimy. No ale chciałabym po prostu też jakby zapytać się o Państwa refleksję. Czy to w ogóle w Państwa konkretnym przypadku ma sens? Czy to coś poprawia? Czy to po prostu zwiększa jakość? O, no i proszę, jest pierwszy głos. Próbujemy. Mam napisane, że czeka na reakcję uczestnik. Myślałam, że coś się pojawiło. Nadal czekamy na reakcję. Pani Ewo, czy pani widzi, że jakieś... Tak, pani uwagę. Audio jest włączone. Państwo mnie słyszą, czy nie? Czy państwo mnie słyszą, czy nie? Bo ja przechodzę teraz różne próby. A, ja tak słyszycie, rozumiem. Bo ten obraz pani Ani Stokowskiej jak gdyby zamarł i ja jak gdyby nie mam feedbacku takiego jak gdyby bezpośredniego i nie bardzo
rozumiałam, czy mogę mówić, czy nie. Chciałabym przekazać taką informację. Ja jestem naukowcem, tak, jestem wykładowcą akademickim. No i w związku z tym ten kurs mnie zainteresował i moje refleksje są takie. Jest to ogromna wiedza. Właściwie wydaje mi się, że ona jest trudna do opanowania tak w ciągu jednego kursu, żeby korzystać z tego w sposób taki bezpośredni, taki luźny, tak? Że tu sobie klikamy, tu tam wprowadzamy. Wykonałam wszystkie zadania, ale one zajęły mi trochę czasu. Kontrowersyjnego w korzystaniu z otwartych zasobów edukacyjnych, bo właściwie chodzi o to, o jakąś ewaluację, prawda? Czyli pro cons, tak? Czy to jest fajne, ale jeśli na przykład osoby zainteresowane przekazem bardzo nowej wiedzy, nowych zasobów naukowych, no to te zasoby nowe naukowe bardzo rzadko trafiają do otwartych zasobów edukacyjnych. One trafiają po prostu do hardkorowych pism naukowych edukacyjnych. No i jak to przełożyć? Jak to przełożyć, prawda? Bo to jest super dla nauczycieli, którzy prowadzą po prostu zajęcia edukacyjne. To jest fajne nawet na poziomie licencjacji. No ale już na poziomie bardziej specjalistycznych studiów, już na poziomie magisterskim, bo trudno znaleźć, według mnie, może nie szukałam za bardzo, bo szukałam co nowego w nauce. No to tyle na razie. To była taka próba, czy to w ogóle działa. I chciałam pani pomóc. Dziękuję za wysłuchanie. Nie będę pięknie, żeby skończyć mój przekaz. Dobrze. Teraz tak, ja widzę. Dobrze, a teraz czy mnie słychać? Tak. No dobrze, czyli rzeczywiście coś się popsuło, bo ja pani Ewy nie słyszałam. Ale z kolei Ewa, która jest, kryje się pod centrum cyfrowym, słyszała. Ja próbowałam wyłączyć swój mikrofon, ale to nie działa. I nie są, jakby widzę, że pani Ewa jest aktywna i nawet widzę, że teraz mówi. Ale a ja nie słyszę. I nie wiem, co zrobić, żeby słychać. A, teraz nie. Dobrze. Otwieram głos. O, dobrze, to odebrałam pani Ewie głos. I tym bardziej muszą państwo go skomentować, skoro ja nie słyszałam. I może następnym razem się uda. A tymczasem Ewa może mi streści. Na czacie, to co pani Ewa powiedziała. Kolejnie bardzo dziękuję. Pierwsze koty za płoty. Zachęcam. Ewa pisze, że ciekawe. A, że łatwiej wykorzystywać podczas specjalistycznych studiów. nie będziemy wywoływać do tablicy. Po prostu naprawdę jesteśmy ciekawi państwa refleksji. Zazwyczaj mówimy o otwartych zasobach edukacyjnych do nauczycieli w szkołach i znamy ich opinie na ten temat. Ale opinie nauczycieli akademickich i to, jak oni mogą wykorzystywać otwarte zasoby, to jest jeszcze dla nas pole nierozeznane.
Więc dlatego tak bardzo jesteśmy ciekawi, co Państwo o tym sądzą i jak Państwo je postrzegają. Więc naprawdę traktujemy to bardzo poznawczo. A, dla nauczycieli niższych poziom wykorzystania więcej wartościowych materiałów. Tak. Nie jestem pewna, czy chodzi o to, że środowisko akademickie jest zapóźnione w wykorzystywaniu OZE. Ale to są jednak trochę różne, innego rodzaju materiały. Jednak do środowiska akademickiego skierowany jest raczej ruch Open Access, czyli ten, który mówi o tym, że warto otwierać jest publikacje naukowe. To jest trochę co innego. My robimy rzecz w pewnym sensie wyjątkową, bo rzeczywiście nie ma ani programów za dużo organizacji pozarządowych, ani platform skierowanych specjalnie do nauczycieli akademickich, które miałyby promować otwarte zasoby edukacyjne. No ale uważamy, że jednak Państwo też uczą i warto to robić. Ale rzeczywiście bardzo dużo repozytoriów jest sprofilowanych na nauczycieli szkolnych po prostu. Natomiast nie należy się tym zrażać. Jeżeli znajdą Państwo coś dla siebie, to przecież dlatego one są wolne i otwarte, żeby każdy mógł z nich korzystać. Pani Wioletta prosi o głos. Może tym razem mi się poszczęści, będę słyszał. Zobaczymy. Zastanawiam się, czy mogę coś zrobić więcej, żeby słyszeć. Tak, wiele zależy od dziedziny, to prawda. To znaczy, że jeżeli wykorzystywanie w takich dziedzinach, gdzie otwartych zasobów, gdzie trzeba pokazać jakąś ilustrację, to oczywiście tak. To jest w pewnym sensie prostsze. Czy warto namawiać studentów, by prace dyplomowe? Tak, tym właśnie zajmuje się ruch Open Access, czyli taki ruch, który zachęca naukowców do tego, żeby publikowali swoje prace na otwartych licencjach, jak najbardziej. Można namawiać. Tak, jak najbardziej. Trzeba im wytłumaczyć wszystkie konsekwencje, które za tym stoją, ale tak, można namawiać. Natomiast uprzedzam, że najczęściej reakcją na taką sugestię, żeby uwolnić to, nad czym się pracowało pół roku, albo rok, albo dłużej i bardzo ciężko, spotyka się no najczęściej z odmową. Ale na pewno warto namawiać, tak. Szczególnie, wydaje mi się, w takich dziedzinach, które są bardziej techniczne, które naprawdę mogą coś zmienić. Właścicielem praw do prac dyplomowych jest uczelnia. O, Ewa wyjaśnia, że przez 6 miesięcy od obrony uczelnia ma prawo do pracy. Wydaje mi się, że fajnym sposobem na pokazywanie studentom korzyści, które płynęłyby z publikowania swoich prac, aczkolwiek nie jestem specjalistką do Open Access, tu Ewa prędzej Państwu pomoże, ale wydaje mi się, że dobrym argumentem jest to, że rzeczywiście to po prostu może przyczynić się gdzieś na świecie czy w Polsce do po prostu popchnięcia danej dziedziny naprzód. Że ktoś może z tego skorzystać, robiąc własne badania, które może coś jeszcze więcej pokażą, coś więcej jeszcze zmienią. Studenci bardzo często, ja pamiętam też to z czasów pisania prac, mają takie poczucie, że nie są w stanie ogarnąć całości tematu, albo że nie są w stanie wybrać kawałka tematu.
jeżeli myślą o swoich pracach jako o małym kafelku jakiejś większej całości, to wtedy łatwiej jest myśleć o udostępnianiu ich na wolnych licencjach, bo wtedy można wyobrazić sobie, że to, czego ja nie zdążyłam zrobić, albo nie dałam rady, albo nie mam dostępu do wystarczającej ilości materiałów. Jeżeli pokażę jak największej ilości ludzi swoją pracę, to może oni ją uzupełnią o coś, do czego już nie miałem serca, czasu, zasobów i nie dało się tematu ogarnąć. Świetny, bardzo dziękujemy, link do publikacji Wolne licencje w nauce. To się przyda, to prawda. Bardzo dziękuję. Czekamy na cały czas, komputer podpowiada mi, że czeka na reakcję pani Violetty, której daliśmy głos, ale na razie jeszcze go chyba nie przyjęła, więc czekamy. To ja, czekając na panią Violettę, może przejdę do następnego slajdu. Chciałam państwu pokazać taki plakat, który zrobiliśmy na Tydzień Otwartej Edukacji. On jest bardzo malutki, proszę się nie przejmować. Z przyjemnością prześlę... Ewa, dobrze. Spróbujemy może jeszcze raz. Pani Violetto, jeżeli chce pani zabrać jeszcze raz głos, to może spróbujemy jeszcze raz, bo chyba nam się coś zacięło. A może ktoś inny. Tak, nie było pani słychać. Nie udało się nawiązać połączenia. Tak napisało okienko Click Webinar. Można spróbować jeszcze raz. A ja w międzyczasie pokazuję państwu plakat. Proszę się nie przejmować małymi literkami. Z przyjemnością go państwu wyślę w PDF-ie. Natomiast to jest plakat, który pokazuje dokładnie zyski z korzystania z zwartych zasobów, które możemy doskonalić, które możemy ich używać do rozwoju zawodowego i uczenia się. Możemy ich używać zawsze, bez względu na to, co mówiliśmy, ograniczenia czasu czy przestrzeni. Możemy się dzielić swoją wiedzą, możemy się pochwalić, że coś wiemy, że coś umiemy, że coś fajnie zrobiliśmy. I wiem zawsze, że docenienie środowiska państwa kolegów i koleżanek jest bardzo ważne. I no to są takie w pigułce korzyści, które przygotowaliśmy w formie plakatu. Plagiat. O, bardzo ciekawa dyskusja na dole. Ale jest jeszcze jeden mój chyba ulubiony argument przy korzystaniu z otwartych zasobów. Usłyszałam go ostatnio od nauczyciela. Robiliśmy wywiady z nauczycielami, którzy dzielą się swoimi zasobami, którzy bardzo dużo zasobów robią. Jeden z nauczycieli opowiedział, że miał kłopot z namawianiem swoich kolegów i koleżanek w szkole do tworzenia zasobów i do dzielenia się nimi. Aż w końcu wpadł na taki argument, że jeżeli jedna osoba poświęci 3 dni na stworzenie jakiegoś zasobu i zrobi super fajny zasób i się nim podzieli na otwartych licencjach i znajdzie inny zasób, nad którym inna osoba siedziała 3 dni i będzie tak samo fajny i dobry, to koniec końców ma 2 świetne zasoby, ale pracował zamiast 6 dni 3. Więc i udało się temu panu nauczycielowi przekonać swoje koleżanki do takim argumentem. I tworzą w tej szkole takie zasoby. Więc chociaż to jest więcej pracy, to jednak to jest naszym zdaniem mniej pracy. To troszeczkę zahacza o temat weryfikacji jakości. To znaczy, że no, musimy zwracać bardzo dużą uwagę na to, jakie jakości są źródła, które znajdujemy, ale robimy to zawsze, więc właściwie to jest ok. Mnie się ten argument bardzo podoba i już teraz będę go używała przede wszystkim. Uważam, że jest bardzo przemawia do wyobraźni. Dalej. Chciałam też poruszyć tutaj taki sposób wykorzystania otwartych zasobów. Myślę, że państwo pracując na uczelniach wyższych, jeżeli nie mają tego opanowanego, to przynajmniej wiedzą o tym, czym są
MOOC-i, czyli Massive Open Online Courses. Tutaj wrzuciłam kilka linków, nie wiem, czy uda mi się, nie uda mi się ich przekleić w tej chwili do czatu, żeby mogli Państwo sobie w nie klikać, ale, bo chyba nie można kliknąć prosto z, Ewa próbuje, nie można kliknąć prosto z prezentacji, no ale na Wikipedii, jeżeli sobie zgooglujemy, będą Państwo mieli tą prezentację dostępną, więc będzie można to wszystko sobie obejrzeć. Na Wikipedii, zarówno w polskim artykule, jak i angielskim artykule o MOOC-ach jest lista najpopularniejszych platform MOOC-owych, czyli kursów, które są udostępniane najczęściej przez uczelnie wyższe, ale też przez różne fundacje. Jest też kilka projektów komercyjnych. Takie kursy to są kursy internetowe, w których bierzemy udział online, nie zawsze w takiej formie webinarowej, czasami po prostu, najczęściej właściwie, to są po prostu platformy, na których dostajemy dostęp do materiałów, mamy do wykonania zadania. Uczestników często na jednym kursie bywają tysiące. Są tam moderatorzy, są bardzo często fora, na których możemy rozmawiać. Jakby Państwo napisali na dole, czy znają takie platformy i czy z nich kiedyś korzystali, to byłoby super. Bo jestem ciekawa, czy to jest narzędzie powszechne na Państwa uczelni. Nie znam korzystam. Future Learn, tak. EdX, tak. Tak. Drugi artykuł, który tutaj Państwu wkleiłam, to jest taka baza wiedzy o MOOC-ach na stronie inicjatywy Open Education Europe. Tam są artykuły w różnych językach, są też artykuły po polsku, ale są też po prostu publikowane w miarę na bieżąco różne informacje o otwieranych platformach, o otwartych kursach. To jest taki jakby dobry początek, jeżeli chcą się Państwo troszeczkę poczytać o tym i dowiedzieć, jak to działa, to to jest jedno z takich fajniejszych miejsc do skorzystania. Open Courseware to jest MIT, to jest gigantyczna platforma. Massachusetts Institute of Technology, jedna z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie, wypuściła do internetu wszystkie swoje kursy. To znaczy, że można uczestniczyć w kursach online, jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie, dostać odpowiednie certyfikaty ukończenia takich kursów. Przy okazji tego, że MIT jest to jedna z większych platform. Uwaga, ona nie jest do końca otwarta. To znaczy, nie jest otwarta w tym sensie, że chyba oni używają, o ile dobrze pamiętam, ale głowy za to nie dam, najbardziej restrykcyjnej licencji Creative Commons, czyli nie można wykorzystywać tam materiałów zawartych do celów komercyjnych i nie można ich zmieniać, ale można z nich korzystać. No, w tym sensie, że one służą po prostu do edukacji. MIT otworzyło wszystkie swoje kursy i zaraz potem otworzyła się gigantyczna dyskusja o tym, o przyszłości uniwersytetu. To znaczy, co się stanie z uniwersytetami, kiedy zaczną wrzucać wszystkie swoje materiały do sieci. MIT, proszę Państwa, stoi dalej. Dalej ma studentów stacjonarnych i nic się tam złego nie stało. Oni raczej używają takiego argumentu, że uczelnie być może w przyszłości, jeżeli będą uwalniać swoje materiały, nadal będą takimi miejscami, w których studenci mogą na żywo, nie chciałabym użyć angielskiego słowa, ale nie przychodzi mi do głowy polskie, znetworkingują się, zsieciują z innymi studentami i na żywo będą mieć kontakt z profesorami. To jest jednak nadal troszeczkę inna jakość kontaktu niż online. Niemniej jednak samą wiedzę można pozyskiwać w ten sposób. To znaczy, że można naprawdę skończyć jakiś kierunek na tego typu uczelni wyłącznie online i bardzo dużo jest takich przykładów. Dyplomy i certyfikacje ograniczenie, nie wiem, czy dotyczą najświeższych trendów, być może tak. Tak, pewnie no, ma to jakby jakieś swoje ograniczenia, no ale na razie jeszcze musi. Rzeczywiście to są po prostu certyfikaty. Wydaje mi się też, że nie wszystkie uczelnie mają w swoich kursach
taki system, że certyfikat ukończenia kursu online jest tym samym, co zdobycie dyplomu tej uczelni, pewnie nadal nie. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. Tak. To prawda, że to jest część promocji. Tak. To jest część promocji. To jest też, wydaje mi się, super pomysł dla przyszłych studentów, którzy po prostu nie wiedzą, czego dotyczą studia, na które się wybierają. Ja pamiętam, że jak szłam na studia, nie miałam pojęcia, o czym one są. I dopiero się dowiedziałam potem. Więc to jest super pomysł na wypróbowanie jakiegoś kierunku, na dotknięcie jakiegoś tematu. I myślę, że to się sprawdza. Tak, och, temat krajowych ram kwalifikacji ja się nie podejmuję, to jest bardzo, bardzo trudna i zawiła dla mnie jeszcze dziedzina. iTunesU, tu chciałam wam Państwu pokazać, to jest dostępne z całą pewnością dla posiadaczy konta na platformie Apple'a, więc no nie można powiedzieć, że to jest jakby super otwarte dla wszystkich, no bo jednak trzeba założyć tam tak jakby swoje konto na, tak mi się wydaje, Macowe. Niemniej jednak iTunesU zbiera, to jest platforma, która zbiera największe i najbardziej prestiżowe uniwersytety na świecie na jednej platformie. Ja sobie nawet otworzyłam, Państwo nie będą tego widzieć, mam nadzieję, ja sobie nawet otworzyłam dzisiaj ją, żeby sprawdzić i podać Państwu przykłady, jakie, ale kursów to jest po prostu mnóstwo. Inżynieria, pedagogika, nauki ścisłe, psychologia, architektura, sztuka, literatura, matematyka, języki, historia, biznes, komunikacja, media, zdrowie, filozofia, wszystko jest. Są podręczniki tworzone przez twórców tych kursów i mamy takie uczelnie jak na przykład Oxford, gdzie ja to mam? King's College, Ohio, to nie, to może nie, Stanford, MIT, tak samo, Yale. Biblioteka Kongresu zamieszcza tu swoje materiały. Instytuty Smithsonian, Harvard, NASA. NASA swoją drogą ma świetną stronę sama otwartych materiałów. No i wiele, wiele innych. Bardzo, bardzo dużo uczelni. Więc to też polecam. No i muszę wspomnieć o naszej rodzimej inicjatywie. Fundacja Młodej Nauki. To są tacy, o ile dobrze kojarzę, studenci związani z Politechniką Warszawską. Oni otworzyli w tym roku taką inicjatywę. Na razie jest to tylko inicjatywa, żeby stworzyć polską platformę MOOC-ową. Taką z prawdziwego zdarzenia, która też będzie zbierała dużo uniwersytetów, a nie będzie taką jedną pojedynczą inicjatywą. Nie wiem, na jakim etapie są prace. Na razie była tylko konferencja, która prezentowała ten pomysł, ale mogą Państwo tam zajrzeć i obejrzeć filmik, który stoi za tym pomysłem. I teraz jedna uwaga tylko do MOOC-ów. One są nie zawsze w pełni otwarte. To znaczy, że jeżeli Państwo będą z nich czerpać, przerabiać je i wykorzystywać dalej, to trzeba zwracać uwagę na poszczególne licencje, ale są chyba zawsze darmowe i bardzo, bardzo różnorodne. Można tam znaleźć takie kursy z dziedzin, o jakich wielu nam się w ogóle nawet nie śniło i są idealne do własnej nauki, do tego, żeby poszerzać własne horyzonty i czasami nawet po prostu interesowanie, a nie tylko naukowe. Cały czas jesteśmy w trybie zadawania pytań. Można zgłaszać chęć zabrania głosu. Podsumowując to, żebyśmy pamiętali, do czego mogą się nam otwarte zasoby edukacyjne przydać. To
jest takie rozróżnienie, które powiedzmy jakby zamknie nam jakoś tam ten temat. Bo jakby z jednej strony mogą Państwo z nich korzystać, ucząc siebie samych. Tak? I tutaj MOOC-i są naprawdę wspaniałym zasobem. Książki, podręczniki dostępne na licencjach CC i otwarte artykuły, ale też bardzo często blogi innych nauczycieli, blogi organizacji pozarządowych, blogi ekspertów, którzy się zajmują jakąś dziedziną. Bardzo zachęcam, bardzo, bardzo dużo naukowców prowadzi po prostu blogi swoje, w których zamieszcza czasami swoje efekty swoich prac, a czasami po prostu przemyślenia, można wejść w dyskusję z kimś i to jest super fajne źródło do samokształcenia. Ale jakby po drugiej stronie tego jest uczenie innych, czyli to, jak możemy otwarte zasoby edukacyjne wykorzystywać do prezentacji wiedzy, czyli zdjęcia, grafiki, audio, wideo, które wykorzystujemy do prezentacji, gotowe scenariusze zajęć, szablony prezentacji, dokumentów, książki, podręczniki także dostępne na licencjach. Więc to są jakby takie dwa wymiary korzystania z tych zasobów. I rzeczywiście, o ile do uczenia innych tych zasobów jest więcej dla nauczycieli nieakademickich, tak uważam, że do uczenia się tych zasobów dla akademików jest więcej, bo bardzo, bardzo dużo tych kursów online'owych i książek jest na nieco wyższym poziomie niż powiedzmy szkoła podstawowa, gimnazjum czy liceum. O, wspaniale. Pani Justyna zaprasza do swojego bloga. Dobrze, ja przechodzę dalej, bo chciałam Państwu zaproponować... No wspaniale, mamy wymianę linków. Bardzo się cieszę. Pani Ewa pisze... To jest... Ktoś przyjął specyfiki na tym wydziale. Ok, super. Chciałam Państwu zaproponować taką jeszcze rzecz. Ponieważ w tym roku z okazji Tygodnia Otwartej Edukacji, który był w marcu, stworzyliśmy scenariusz otwartej lekcji. Na razie link tutaj wklejam, ale też przyślemy Państwu pocztą. Otwarta lekcja to jest takie trochę nasz nowy pomysł na dzielenie się wiedzą o otwartych zasobach. Teraz już Państwo są trochę bardziej wyedukowani i mają Państwo, myślę, więcej niż podstawową wiedzę na ten temat i mogą Państwo dzielić się dalej. I otwarta lekcja to jest nasz pomysł na to, jak jedni nauczyciele mogą uczyć drugich o otwartości. To jest taki scenariusz zajęć modułowych. Modułowy w tym sensie, że on się składa z takich kafelków, które można dostosowywać do tego, jakie ma się warunki, jakich ma się uczestników. Ten scenariusz był robiony dla nauczycieli, głównie dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, ale ponieważ jest modułowy i ponieważ jest na otwartej licencji, można go dowolnie modyfikować i linki, które są tam zawarte, czy propozycje ćwiczeń, zmieniać pod na swoje potrzeby. W związku z tym bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby w dalekiej lub niedalekiej przyszłości spróbować zorganizować grupę nauczycieli wokół siebie, czy bibliotekarzy, czy innego rodzaju edukatorów, ludzi, którzy są związani z nauką i zaproponować im uczestnictwo w takim warsztacie i po prostu poprowadzenie takiego warsztatu. Nasz scenariusz zawiera instrukcje dla prowadzącego. Zawsze można do nas napisać, jeżeli są jakieś wątpliwości. My ten scenariusz cały czas będziemy poprawiać i udoskonalać, bo chcemy, żeby był jak najlepszy i służył jak największej liczbie ludzi, którzy są zainteresowani jego wykorzystaniem. Natomiast to jest jakby taka propozycja na razie nasza na to, jak można się dzielić tą wiedzą. I jak mówiłam, można sobie tam dobrać te moduły, które Państwu będą odpowiadać.
Można je uzupełniać, można je zmieniać. I towarzyszy temu plakat, który również jest na stronie Uwolnij Podręcznik, który można wydrukować. Możemy też taki plakat, mamy wydrukowany w dużym formacie, możemy do Państwa przysłać, powiesić w gabinetach, powiesić na korytarzach swoich uczelni. Są tam trochę linków, z których można skorzystać. To jest jedna moja propozycja. I druga moja propozycja kontynuacji zdobywania wiedzy. To jest kurs dla nauczycieli online'owy, zapomniałam napisać tutaj. Kurs online dla nauczycieli akademickich oraz mam nadzieję też studentów pedagogiki, który robimy w innym europejskim projekcie. Ja prowadzę taki projekt, który się nazywa Explorer, który jest robiony w konsorcjum międzynarodowym kilku organizacji z sześciu państw. Sześciu organizacji z czterech państw. Robimy kurs internetowy, który będzie uruchomiony na platformie Peer-to-Peer University, takiej też dosyć dużej, rozbudowanej, znanej platformie do kursów online'owych. Na razie pracujemy nad tym kursem, ale pilot ruszy w listopadzie, prawdopodobnie 2016, więc bardzo, bardzo zachęcam do uczestnictwa. Jeżeli Państwo nie mają nic przeciwko, pozwolę sobie wysłać do Państwa informacje na temat tego kursu, jak tylko on będzie ruszał. Będą się mogli Państwo zapisać na pilota albo potem na kurs, taki właściwy. Źle napisałam. Pilot nie będzie w listopadzie 2016, tylko w listopadzie 2015. Kurs będzie w 2016 roku. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że ten kurs będzie bardzo fajny i nie wiem, w jakim stopniu będzie rozszerzeniem tej wiedzy, którą tu przekazaliśmy, a w jakim stopniu będzie czymś podobnym, ale na pewno to jest coś, co w temacie otwartych zasobów warto zgłębiać. No dobrze. Jeżeli ktoś z Państwa chce zabrać jeszcze głos, to zachęcam. Ale nie widzę zgłoszeń. Czy tylko dla nauczycieli akademickich? Nie, myślę, że nie. To troszeczkę będzie zależało od tego, jak ten kurs zostanie napisany. Ponieważ jest pisany na Open University, nie piszemy go my tutaj w Polsce od początku, tylko my będziemy go właśnie lokalizować, czyli dostosowywać treść do naszych potrzeb. Na razie mam taki pomysł, żeby głównymi odbiorcami byli właśnie nauczyciele akademicy, ale oczywiście jak w każdym kursie online wszyscy są mile widziani, nie ma żadnych ograniczeń co do uczestników i ich zawodu, zainteresowań, więc proszę się nie przejmować. Jeżeli Państwo pozwolą, wszystkie informacje będę wykorzystywać, znaczy wysyłać Państwa na ten temat. Dobrze, to chyba wyłączę tryb zadawania pytań w takim razie. Bardzo dziękujemy za Pani Ewie, za to, że odważnie zabrała jako jedyna głos i bardzo żałuję, że tego nie słyszałam. Czy są jeszcze jakieś pytania i czy są jakieś rzeczy, z którymi Państwo czują się zostawieni? To bardzo nas by to interesowało, bo jeżeli tak jest, to my bardzo chętnie jeszcze różne kwestie będziemy wyjaśniać, zarówno ja, jak i Kamil, jak i Karolina, na pewno odpowiemy na wszystkie Państwa maile. Chcielibyśmy mieć też takie poczucie, że Państwo naprawdę coś z tego wynoszą, więc wszystkie uwagi bardzo mile widziane. Czy nie będzie kontynuacji współpracy? No, o możliwych sposobach kontynuacji opowiedziałam, czyli przeprowadzenie otwartej lekcji u Państwa na jakby takim środowisku lokalnym i prawdopodobnie kurs internetowy, który stawiamy w innym projekcie. Na razie się rozchodzimy, natomiast ja proponuję też, jeżeli Państwo się zgodzą,
ponieważ mamy taką wspaniałą bazę maili. Jeżeli Państwo nie zgłaszają sprzeciwu, to chcielibyśmy po prostu wysyłać Państwu informacje na temat otwartej edukacji i informacje o publikacjach czy kursach na ten temat. To by było super. Ale jeżeli Państwo czują, że na przykład potrzebują stworzyć jakąś grupę, to też możemy o tym pomyśleć. To znaczy, że jeżeli mają takie Państwo poczucie, że chcą dalej się między sobą wymieniać pomysłami i inspiracjami, to możemy o czymś takim pomyśleć. Poszukamy narzędzia, które najlepiej by do tego mogło służyć. Może się okazać, że to będzie albo Facebook, albo Google Groups. Więc tak, myślę, że możemy o tym pomyśleć. Więc też zachęcam do przesyłania nam swoich inspiracji. Chciałam zaproponować jeszcze jedną rzecz Państwu. Wypełniali Państwo taką na początku tabelkę, w której wpisywali swoje imię, nazwisko i powody, dla których biorą Państwo udział w kursie. I tam była, na końcu też były pytania o to, czy Państwo wyszukują i korzystają z materiałów otwartych i czy Państwo je oznaczają. Proszę wrócić do tej tabelki i zajrzeć do swoich odpowiedzi i zobaczyć, czy coś się zmieniło w tych odpowiedziach. To znaczy, czy Państwa tak jakby poczucie, że się Państwo lepiej lub gorzej w tym temacie poruszają, czy coś się zmieniło. Więc to zachęcam, to może być też jakby fajny sposób dokonania takiej autoewaluacji tego, co się w tym kursie działo. Prawa autorskie do wykonanych tłumaczeń. Jeżeli chodzi o prawa autorskie, też proszę do nas pisać. My będziemy odsyłać w Centrum Cyfrowym do osób, które się na prawie autorskim znają lepiej. Najlepiej, powiedziałabym, w naszej organizacji. Ach, tu już jest od razu link do Facebooka. Teraz pytanie, czy jak go otworzę, to gdzie się otworzy. Nauczyciele.pl. Okay. Dostaliśmy od Pani Katarzyny link do grupy facebookowej nauczyciele.pl. Możemy z niej skorzystać. Możemy pomyśleć też o stworzeniu własnej grupy. Ja zachęcam też do polubienia profilu programu Uwolnij Podręcznik na Facebooku i do polubienia strony Centrum Cyfrowego na Facebooku, do zapisywania się na nasz newsletter. I to jest też jakieś źródło informacji i kontaktów z nami. O, bardzo dziękuję. Uwolnij podręcznik, dokładnie. Grafik wykonanych przez uczniów. Dobrze, to może zrobimy tak, że jeszcze będę czat trzymamy otwarty i spróbujemy z Ewą odpowiadać na pytania. A ja zamykam wideo i audio i bardzo, bardzo Państwu dziękuję za tą godzinę 7 minut i 20 sekund razem. Mam nadzieję, że to, co tutaj Państwu zaprezentowałam, stanowiło jakieś podsumowanie sensowne. Jeśli Państwo czegoś Mój komputer sam zdecydował, że chce mnie wyłączyć. Dziękuję jeszcze raz. Polecamy się na przyszłość i bardzo się cieszę, że się Państwu podobało.